Chwała Bogu, kochani. Gloire à Dieu. Witam wszystkich jeszcze bardzo, bardzo serdecznie. Je vous salue encore une fois sincèrement. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jak to dobrze jest dzisiaj było słyszeć Kościół śpiewający. Ça fait du bien d'entendre l'église qui chante. Właśnie wierzę, że tak będzie w niebie. Et je crois que ça sera comme ça au ciel. Będziemy mogli go uwielbiać, śpiewać. Nous allons chanter, nous allons adorer notre Seigneur. Ale również tutaj na ziemi chcemy to robić. Mais nous voulons le faire déjà ici sur la terre. Chcemy uwielbiać Boga, dlatego że kiedy Kościół uwielbia Boga. Nous voulons adorer notre Seigneur, car quand l'église adore. To Bóg schodzi. Dieu descend. W miejsce, gdzie spotyka się Kościół. À l'endroit où il y a l'église. Aby przejawiać się przez ludzi. Pour se montrer à travers des gens. Dla ludzi. Pour les gens. I tak właśnie działa Duch Święty. Et c'est comme ça que l'Esprit Saint agit. Zanim wejdziemy w słowo, to pomodlimy się. Avant de passer à la parole, nous allons prier. Pochylmy nasze głowy. Baissons nos têtes. Więc Panie Boże, prosimy Ciebie, aby to słowo dzisiejsze Seigneur, nous te demandons que la parole d'aujourd'hui było słowem, które będzie dotykać naszego serca. Soit la parole qui touchera nos cœurs. Które będzie zmieniać nasze serce. Qui changera nos cœurs. I przede wszystkim, które uwielbi Ciebie naszym życiem. Et qui va surtout t'adorer. Po zmianie, jaka nastąpi w naszym życiu. À travers du changement qui aura dans notre vie. Bądź uwielbiony. Amen. Soit adoré. Amen. Amen. Bardzo dziękuję też Teresie za świadectwo, którym się podzieliła. Merci à Teresa pour son témoignage. Wiecie, czasami jest tak, że kiedy coś się dzieje w naszym życiu, to boimy się poprosić. Vous savez, parfois, quand il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, on a peur de demander la prière. Bo może już wiele razy prosiliśmy o coś, a nigdy nie przyszła odpowiedź. Car peut-être qu'on a déjà demandé plusieurs fois et on n'a jamais eu la réponse. Ale nigdy nie można się poddawać. Mais on peut jamais abandonner. Nigdy nie można stawać. On ne peut pas s'arrêter. To nie jest tak, że kiedy poprosiliśmy i nie ma odpowiedzi, to my mamy ustać na tym. Ce n'est pas parce qu'on a demandé et on n'a pas eu la réponse, on doit s'arrêter. A więc nasze życie ma być życiem, gdzie podążamy, jesteśmy wytrwali. Notre vie doit être une vie où on reste dans la persévérance. Wytrwali w modlitwie. On persévère dans la prière. A więc Bóg zawsze ma odpowiedź. Dieu a toujours une réponse. Może nie zawsze my ją słyszymy. Peut-être qu'on n'arrive pas toujours à entendre. I często jest tak, że może nie słyszymy, dlatego że nastawiliśmy się na jeden sposób lub na jedną jako specyficzną odpowiedź. Ou parfois on n'entend pas la réponse parce qu'on a déjà choisi une réponse spécifique. Kąt naszej modlitwy la façon de prier jest taki, aby otrzymać od razu odpowiedź na to, co ja chcę. C'est de recevoir la réponse pour ce que moi je veux. Jeśli dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że tak modlimy się w taki sposób et si on prie aujourd'hui ainsi, i podchodzimy do Boga tak, żeby On spełniał nasze życzenia et on s'approche de Dieu pour qu'il puisse remplir nos souhaits, to Bóg nie będzie spełniać naszych życzeń. Dieu ne va pas accomplir nos souhaits. To nie jest tak, że Bóg przychodzimy do Niego i On spełnia to, co my chcemy. Ce n'est pas qu'on vient vers lui et il accomplit tout ce qu'on veut. Bóg wypełnia swoją wolę. Dieu accomplit sa volonté. I wie, co jest dla nas dobre na dany czas. Et il sait ce qui est bon pour nous pour le temps présent. Czy zgadzamy się z tym z Kościoła? Est-ce que nous sommes d'accord? Bóg wie, co jest dobre dla ciebie i dla mnie w jakim czasie. Dieu sait ce qui est bon pour toi et pour moi et dans quel temps. Przy czym nie zwalnia nas to z tego, aby nie prosić. Et c'est pas pour ça qu'on doit s'arrêter de demander. Nie zwalnia nas to z tego, aby uwielbiać. C'est pas pour ça qu'on doit s'arrêter d'adorer. Nie zwalnia nas to do tego, żeby przychodzić właśnie do Boga, stukać do nieba, bo potrzebujemy odpowiedzi. C'est pas pour ça qu'on doit plus venir vers Dieu et toquer parce qu'on a besoin d'une réponse. Ktoś kiedyś powiedział, quelqu'un dit une fois, jeśli nie do ciebie, Boże, to do kogo innego pójdę? Si ce n'est pas vers toi, alors vers qui je vais y aller, Seigneur? I te słowa bardzo wyryły się na moim sercu. Et ces paroles restent dans mon cœur. I wiele razy tak przychodzi do mojego życia, jeśli nie do ciebie, Boże, to do kogo pójdę? Et plusieurs fois je me dis dans ma vie, si c'est pas vers toi, alors vers qui je vais y aller, Jeśli Seigneur? Ty nie staniesz po mojej stronie, to kto może ustać? Si toi tu seras pas à côté de moi, qui d'autre le fera? Jeśli ty, Boże, nie pomożesz dla mnie, si toi, Seigneur, tu m'aideras pas, to kto mógłby mi pomóc w tej sytuacji? Qui d'autre va m'aider? A więc jeśli nie ty, Boże, donc si ce n'est pas toi, Seigneur, do kogo miałbym się udać? Vers qui je vais y aller? Jest taka historia opisana w Ewangelii Łukasza. Il y a une histoire dans l'Évangile de Luc. W 18 rozdziale. Chapitre 18. Pytanie, jakie nasuwa się, to czy jestem wytrwały w modlitwie? La question c'est est-ce que je suis persévérant dans la prière? Czy jestem wytrwały na tyle? Est-ce que je suis suffisamment persévérant? Aby móc walczyć przed Bogiem i z Bogiem o zwycięstwo. Pour pouvoir combattre avec Dieu jusque la victoire. Wielu z nas dzisiaj na tej sali. Plusieurs d'entre nous
ici. Nie jeden raz stoczyło walkę przed Bogiem z Bogiem odnośnie jakichś trudnych sytuacji. Souvent vous vous êtes combattu dans la présence de Dieu par rapport à une situation. Usłyszeliście Boże prowadzenie, poszliście za tym prowadzeniem i w momencie kiedy poszliście, vous avez entendu un appel de Dieu et quand vous avez suivi cet appel, nagle przyszły trudności, nagle przyszły ataki. Tout d'un coup, il y a eu des épreuves, des attaques. Nagle wszystko zaczęło być tak, jakby to nie była wola Boża. Tout d'un coup, on s'est dit comme si c'était pas la volonté de Dieu. Kiedy tak jest, quand c'est ainsi, i kiedy idziesz, et quand tu suis, to jest dobry znak. C'est un bon signe. To znaczy, że idziesz we właściwym kierunku. Ça veut dire que tu vas vers le bon but. I zły nie chce, żebyś ty doszedł do celu. Et le mal ne veut pas que tu y arrives. Wracając do tej historii, en retournant à cette histoire, jest to historia o pewnej kobiecie. C'est une histoire d'une femme. I o pewnym królu, władcy. Et un juge. Osobie, która ma wielkie staranie. Wielką, każdy z nim się, no, ma zdanie z nim. Liczy się z jego zdaniem. Une personne dont tout le monde respecte. Zaczniemy czytać. Nous allons lire. Odpowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. A więc sam Pan Jezus mówi, że powinniśmy się zawsze modlić. Donc c'est Jésus-Christ qui dit qu'on doit toujours prier. I dokłada coś bardzo ważnego. Et il ajoute quelque chose de très important. I nie ulegać zniechęceniu. Sans se décourager. Często i szybko potrafimy się zniechęcić. Nous nous décourageons très vite. Kiedy nie ma szybkiej odpowiedzi, quand on n'a pas une réponse assez rapide, to przychodzi szybkie zniechęcenie. Alors on se décourage très vite. A więc Jezus podkreśla, aby nie ulegać zniechęceniu. Donc Jésus souligne de ne pas se décourager. I powiedział tak. Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait pas d'égard pour le personne. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: rends-moi justice contre ma partie adversaire. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie: chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca, niech mi nie zawraca głowy. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il s'est dit: même si je ne crains pas Dieu et je n'ai regard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. I Pan podsumował: zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. Le Seigneur ajouta: écoutez ce qu'il dit le juste injuste. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisi et qu'il crie à lui jour et nuit? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Le fera-t-il attendre? Mówię wam. Je vous le dis. Szybko weźmie ich w obronę. Il leur fera rapidement justice. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Niesamowita historia. Une histoire formidable. Która pokazuje nam głębię. Qui nous montre le profondeur. I która pokazuje nam to, jaka powinna być nasza postawa. Et qui nous montre quelle doit être notre attitude. Po pierwsze. Tout d'abord. My nie potrzebujemy. Nous n'avons pas besoin. Szukać Boga gdzieś. De chercher Dieu quelque part. To jest bardzo ważne. C'est très important. Bóg jest wszędzie. Dieu est partout. Bóg objawia się przez swoją obecność w nas, przez swojego Ducha Świętego. Dieu se montre à travers par sa présence par l'Esprit Saint. I to słowo nam pokazuje, Jezus mówi, et cette parole nous dit, Jésus nous dit, abyśmy prosili dniem i nocą. Qu'on doit prier jour et nuit. Pokazuje nam to, ça nous montre, że są pewne kwestie, które musimy poświęcić swój czas. Que y a des domaines où on doit sacrifier notre temps. Poświęcić może swój dzień pracy. Sacrifier peut-être notre journée de travail. Poświęcić swój wieczór, poświęcić jedną noc. Sacrifier peut-être notre soirée ou une nuit. Aby móc prosić i wołać Boga o odpowiedź. Pour pouvoir demander et crier à Dieu pour une réponse. Jezus zadaje pytanie, czy Bóg będzie zwlekał wtedy w waszej sprawie? Jésus pose la question: est-ce que Dieu va attendre? Il répond: non.
I puis il répond non. Szybko weźmie was w swoją obronę. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. A więc weźmie ich w swoją obronę, weźmie nas w swoją obronę. Donc il leur fera rapidement justice. Ale czy Syn Człowieczy, czy Syn Boga, kiedy przyjdzie na ziemię, znajdzie wiarę? Mais le Fils de l'homme viendra, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? My potrzebujemy być wypełnieni wiarą, aby móc właśnie czasami walczyć dniem i nocą. Nous avons besoin d'être remplis de la foi pour pouvoir combattre jour et nuit. Nie będziemy w stanie walczyć i się nie zniechęcić, kiedy nasze życie nie będzie wypełnione wiarą przez Ducha Świętego. On sera incapable de combattre jour et nuit si notre vie n'est pas remplie par l'Esprit Saint. A więc wiara to jest coś, czego nie widzi. Donc la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ale wierzy i widzisz wykonanie tego. Nie widzę oczami, ale widzę duchowymi oczami. Mais on croit et on voit avec nos yeux spirituels l'accomplissement. A więc jeśli chcesz dzisiaj mieć zwycięstwo w swoim życiu, donc si aujourd'hui tu veux vaincre dans ta vie, i są dziedziny, z którymi sobie nie dajesz rady, et il y a des domaines où tu n'arrives pas, to jest to miejsce, żeby zadać sobie pytanie. Tu dois te poser la question. Czy jestem gotowy zapłacić tą cenę modlitwy dnia i nocy? Est-ce que je suis prêt à payer le prix de la prière jour et nuit? I do tego też zachęcam. Je vous encourage. Zachęcam do tego, żeby podjąć taką walkę. Je vous encourage de commencer ce combat. Jeśli dzisiaj kulejesz w jakichś dziedzinach, si aujourd'hui tu boites dans des domaines, i nie dajesz sobie rady i z powrotem wpadasz w te grzechy, o których mówił Piotr na samym początku, et tu n'arrives pas et tu retombes dans le même péché dont Pierre a parlé au début, zamknij się w swojej komorze. Enferme-toi dans ta chambre. Módl się dniem i nocą. Et prie jour et nuit. I zobaczysz, że Bóg weźmie ciebie w swoją obronę. Et tu verras que Dieu fera la justice. Często chcielibyśmy. Souvent on voudrait. Otrzymać zwycięstwo. De recevoir la victoire. Kolanami innych ludzi. Avec les genoux des autres personnes. A więc to, że moja siostra klęczy i jest modlicielką. Le fait que ma sœur elle est à genoux et qu'elle prie. I wiemy, że Bóg odpowiada na jej modlitwę. Et on sait que Dieu répond à sa prière. To my przychodzimy i pomódl się o mnie. Alors on vient, on dit, prie pour moi. Pomódl się o mnie. Prie pour moi. Nie osiągniesz odpowiedzi z nieba przez kolana na innych ludzi. Tu ne pourras pas recevoir la réponse du ciel à travers des genoux de quelqu'un d'autre. W niektórych dziedzinach musisz sam zapłacić swoją cenę i uklęknąć przed Bogiem. Dans certains domaines, c'est toi qui dois payer le prix, c'est toi qui dois t'agenouiller. To nie jest tak, że pracą innych my osiągniemy odpowiedź od nieba. Ce n'est pas par le travail des autres nous allons recevoir la réponse du ciel. A więc widzimy tutaj pewne zwycięstwo, które mamy w Bogu. Donc ici on voit la victoire que nous avons en Dieu. A więc Bóg wstawia się za nami. Dieu intercède pour nous. I Bóg ma moc zmienić daną sytuację. Et Dieu a la puissance de changer une situation. Ta kobieta nachodziła tego sędziego, bo wiedziała, że ten sędzia z jego zdaniem wszyscy się liczą. Cette femme, cette veuve venait souvent, c'est juste parce qu'elle savait que tout le monde compte avec ce qu'il dit. Jezus mówi, ten niesprawiedliwy sędzia. Et Jésus dit, c'est juste injuste. Jednak wziął ją w swoją obronę. Mais il l'a quand même défendu. Ona zapłaciła cenę. Elle a payé le prix. I była wytrwała w tym. Elle était persévérante. I może wiele razy usłyszała nie. Et souvent, peut-être qu'elle a entendu non. Daj mi spokój, kobieto. Laisse-moi tranquille. Weź ty sobie idź. Va-t'en. A może już nawet nie miała wstępu do miejsca, w którym on się znajdował. Ou peut-être qu'elle avait peut-être pas accès à l'endroit où il se trouvait. Ale ona była wytrwała. Mais elle était persévérante. Ona szła tam. Elle allait. Bo ona wiedziała, że potrzebuje go. Car elle savait qu'elle a besoin de lui. I nie patrzyła na to, że może inni ludzie wokół mówią, a ty znów? Elle ne regardait pas que peut-être les gens autour disaient encore une fois toi. A ty znów? Encore toi. A ty znów tam idziesz? Encore tu y vas. Chciałbym, żeby ludzie tak mówili o kościele. Je voudrais que les gens parlent ainsi de l'église. A ty znów tam idziesz. Encore une fois tu vas là-bas. A ty znów masz spotkanie. Encore une fois tu as une réunion. A ty znów masz grupę. Encore une fois tu as le groupe. A ty znów masz spotkanie modlitwy. Encore une fois tu vas aux prières. Mam. Oui. Bo tam jest moja odpowiedź. Car c'est là que je vais trouver la réponse. Bo tam jest moje zwycięstwo. Que c'est là que y a ma victoire. Ta historia nam też również pokazuje jedną rzecz. Cette histoire nous montre également, że ta kobieta, que cette femme, nie walczyła sama. Elle n'a pas combattu seule. Ona nie brała spraw w swoje ręce. Elle n'a pas pris ses affaires dans sa main. I powiedziała, ja sobie sama poradzę.
Et il n'a pas dit je veux le faire moi-même. A więc jeśli ty sędzio nie chcesz mi pomóc, donc si toi juge tu veux pas m'aider, to ja zbiorę ekipę, alors je vais trouver une équipe, która mi pomoże rozwiązać ten problem. Qui pourra m'aider à résoudre ce problème. Wiecie, taka postawa jest czasami najprostsza. Vous savez, cette attitude parfois elle est plus facile. Jest najprościej czasami zostawić, zabrać coś dla Boga albo mu nie oddać i próbować coś załatwić po swojemu. Parfois c'est plus facile de prendre quelque chose à Dieu et essayer de le faire à sa propre manière. Inaczej powiedziawszy, zło za zło. Autrement dire, le mal pour le mal. A więc ktoś mi zrobił zło. Donc quelqu'un m'a fait du mal. I ja będę robić zło. Et moi, je vais continuer à faire du ktoś mal. Mi ubliżył. Quelqu'un m'a insulté. Ktoś mi ustał na odcisk. Il a appuyé sur mon pied. To teraz zobaczy. Alors maintenant, il verra. To teraz zobaczy, co to znaczy spotkać się ze mną. Maintenant, il verra ce que ça veut dire de me rencontrer. Tydzień temu o tym też mówiliśmy, o postawie pychy. La semaine passée, on a parlé de cette attitude de l'orgueil. Ja mu udowodnię. Je veux lui montrer. Gdzie jest jego miejsce? Où est sa place? Zwycięstwo. La victoire w naszym życiu dans notre vie jest wtedy, kiedy zaczynamy zwyciężać zło dobrem. Et quand on commence à vaincre le mal avec le bien. W Rzymian 12 rozdziale, w 17 od 20, do 21 wersetu czytamy tak. Romains 12, à partir du verset 17, nous lisons. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi najdrożsi. Nie mścicie się sami. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież. Pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Kiedy przychodzą czasami trudne sytuacje do naszego życia, quand parfois il y a des situations difficiles qui arrivent dans notre vie, w które są zamieszane osoby trzecie, où il y a de personnes tierces, i te trzecie osoby nastają na nasze życie, nie pozwalają nam spokojnie żyć. Et ces personnes tierces font quelque chose qui nous permet pas de vivre tranquillement. Prześladują nas. Elles nous persécutent. Przeklinają nas. Elles nous insultent. Po prostu gnębią. Tout simplement sont méchants avec nous. Są bardzo, bardzo źli. I qui sont très mauvais avec nous. Taka ludzka odpowiedź jest odpowiedzeniem tym samym. La réponse humaine, c'est de répondre de la même manière. A więc jeśli ktoś jest zły dla mnie, ja będę też zły. Donc si quelqu'un est mauvais pour moi, je serai pareil. Jeśli ktoś na mnie krzyknął lub przeklął, si quelqu'un a crié sur moi, il a juré sur moi. Najłatwiej jest właśnie odpowiedzieć w taki sam sposób. C'est facile de répondre de la même manière. Ale kiedy idziemy za Bogiem, mais quand on suit Dieu, i tacy ludzie pojawiają się w naszym życiu, il y a des gens ainsi dans notre vie, to te słowo staje się tak bardzo, bardzo żywe. Alors cette parole devient vraiment vivante. Kiedyś moja żona do mnie zadzwoniła z płaczem. Une fois ma femme m'a appelé en pleurant. Że już nie daje rady. Qu'elle ne peut plus. Że sąsiad znów dzwoni. Que notre voisin continue à sonner. Coś pękło we mnie. Il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. Powiedziałem, że zaprowadzę porządek sam po swojemu. Et j'ai dit que je vais faire à ma manière. Wiele lat się modliliśmy. Plusieurs années on a prié. Od 2012 do 2015 roku była ciągle walka. À partir de 2012 jusqu'à 2015, on était toujours en train de combattre. Walka dochodziła do takiego stopnia, że nie chciało nam się nawet wracać do domu. Et c'était jusqu'à tel point qu'on n'avait plus envie de rentrer à la maison. Nie mogliśmy nic tam zrobić. On pouvait rien faire. Nie mogliśmy wstać, się przejść, bo zawsze były stuki, dzwonienie, krzyki.
Il y avait toujours le voisin sonnait, il tapait, w pewnym momencie il criait. Mój młodszy syn Dawid Et à un moment donné, mon fils David, położył się w łóżku il s'est couché dans son lit i zadał mi pytanie. Et il m'a demandé, tato, czy my jesteśmy takimi złymi ludźmi, że ciągle do nas przyjeżdża policja? Papa, est-ce que nous sommes des hommes tellement, tellement mauvais que la police vient tout le temps chez nous? Czułem się całkowicie bezradny. Et je me sentais faible. Nic nie mogłem zrobić. Je pouvais rien faire. Milion myśli. J'avais des mille de pensées. I wiecie, i w pewnym momencie coś pękło. Et y a quelque chose qui s'est brisé. Pomyślałem, że załatwię to sam. Je me suis dit, je veux le faire à ma manière. Ilu z nas było w takich sytuacjach? Combien d'entre vous étaient dans la même situation? Że pomyśleliśmy, że zrobimy coś po swojemu, sami. On s'est dit, on va faire à notre manière. Że szybko pozbędziemy się jakiegoś problemu. Que vite on va se débarrasser d'un problème. To słowo cette parole nie dawało mi spokoju. Ne me laissez pas tranquille. Wiedziałem, że ja nie mogę tego zrobić. Je savais que je peux pas faire Wiedziałem, ainsi. Że nie mogę go ani uderzyć, ani popchnąć. Je savais que je peux pas le cogner, ni Wiedziałem, lui faire że nic mal. Nie mogę zrobić fizycznie. Je savais que je ne peux rien faire physiquement. Ale wiedziałem, że mam go błogosławić. Mais je savais que je devais le bénir. Wiedziałem, że mam błogosławić moich sąsiadów. Je savais que je devais bénir mes voisins. Wiedziałem, że mam się o nich modlić. Je savais que je devais prier pour eux. I wiele razy nie chciałem się o nich modlić. Et souvent j'avais pas envie. Wiele razy nie chciałem stawać w modlitwie za nich, Boże błogosławieństwo. Souvent je ne voulais pas prier pour la bénédiction pour eux. I kiedy przychodziłem na modlitwę kościoła, et quand je venais pour la prière de l'église, byłem taki zły. Parfois j'étais tellement fâché. Taki rozgoryczony. Tellement amer. Tyle wiele niezrozumienia we mnie było. J'avais tellement d'incompréhension en moi. Ale zostawiałem to na boku. Mais je laissais tout sur le côté. I prosiłem kościół o modlitwę. Et je demandais l'église pour la prière. No, i wiele razy kościół modlił się o nas. Souvent l'église a prié pour nous. Modlił się o mnie. A prier pour moi. Prosiłem wiele razy o siłę. Souvent j'ai prié pour la force. Brakowało mi siły. Je manquais de force. Zniechęcałem się. J'étais découragé. Wiecie, kiedy mijają lata i widzisz, że nie ma zmian, człowiek się zniechęca. Vous savez quand les années passent et quand tu vois pas les changements, on se décourage. I zamiast sytuacja ma być lepiej, a szło do ku gorszemu. Et au lieu de s'améliorer, cette situation allait vers to zniechęcenie było tak silne. J'étais tellement découragé. Ale przyszedł moment. Mais puis à un moment qui est venu. Gdzie coś pękło i powiedziałem już koniec. Ou quelque chose s'est brisé à l'intérieur de moi et j'ai dit c'est la fin. I wiecie, to był moment, do którego Bóg mnie doprowadził. C'était un moment où Dieu m'a guidé. Wiecie, Bóg nas doprowadza czasami do takich sytuacji, do takich momentów, że już my nic nie możemy zrobić. Parfois Dieu nous guide vers un moment où on sait plus rien faire. Gdzie już przestajemy z Nim walczyć. Où on arrête de combattre avec lui. Wiecie, te trzy lata to była walka ze z Bogiem. Vous savez, ces trois ans, c'était aussi le combat avec Dieu. Walczyłem z niebem, że Bóg mi odpowiedział. Je combattais avec le ciel pour que Dieu me réponde. Z jednej strony modliłem się, błogosławiłem. D'un côté, j'ai prié, je bénissais. A czasami w moim sercu powstawała wielka złość. Mais parfois, dans mon cœur, j'avais la colère. I wielkie niezrozumienie, dlaczego nic się nie zmienia. Et l'incompréhension, pourquoi rien ne change. Aż do tego momentu, tego dnia. Jusque ce jour-là. Gdzieś powiedziałem koniec. Où j'ai dit, c'est la fin. Ja już nie daję rady. J'en peux plus. Muszę coś zrobić. Je dois faire quelque chose. Bóg wiedział moją końcówkę, widział, że już więcej nic nie zrobię. Et Dieu a vu que je ne sais plus rien faire. Doprowadził mnie do miejsca zmęczenia. Il m'a guidé vers l'endroit où j'étais vraiment fatigué. Byłem tak zmęczony, j'étais tellement fatigué, że wszystko mu oddałem. Que je lui ai rendu tout. Wiecie, kiedy mamy siłę, vous savez, quand on a la force, to staramy się wszystko zrobić swoimi siłami. Alors on essaye de faire par nos propres Często forces. Często tak jest, że ciągniemy do samego końca. Souvent on dure jusque la fin. Umęczymy się. On est fatigué. I Bóg mówi, oddaj mi to. Et Dieu nous dit, mais donne, I Bóg mówi, zaufaj mi. Fais-moi confiance. Ale my i tak chcemy ciągnąć. Mais nous, on continue. Nie warto. Ça vaut pas la peine. Nie warto tracić swojego czasu. Ça vaut pas la peine de perdre notre temps. Nie daj się zwyciężyć złu. Ne permet pas au mal de vaincre. Ale zło zwyciężaj dobrym. Mais sois le vainqueur du mal par le bien. Taka postawa jest postawą pełnego zwycięstwa w naszym życiu. Cette attitude, c'est une attitude de la victoire dans notre vie.
Kiedy zaczniesz odpowiadać dobrem na zło, quand tu commences à répondre avec le bien pour le mal, to zacznie wyróżniać ciebie od tego, co się dzieje wokół. Tu seras différent de ce qui se passe autour. Kiedy odpowiadamy dobrem na zło, quand on répond avec le bien contre le mal, działać Bogu. Ça permet à Dieu d'agir. Bóg wtedy działa przeze mnie. Dieu agit par moi. Jak to łatwo się czyta, c'est facile de lire. Kiedy twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Jeśli jest spragniony, daj mu się napić. S'il a soif, donne-lui à boire. Jak to się ładnie czyta. C'est facile à lire. Ale kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, mais quand on est dans cette situation, to jest o wiele trudniej do wykonania. C'est beaucoup plus, plus difficile à faire. Ale przez taką postawę, mais à travers de cette attitude, jesteśmy w stanie, nous sommes capables, przełamać jakieś pewne warownie i mury w życiu danej osoby. De briser certains murs dans la vie de quelqu'un. Jezus przyszedł na ziemię, wiedział, że zapłaci największą cenę. Jésus est venu sur la terre et il savait qu'il payera le prix le plus fort. Zapłacił, wiedział, że odda swoje życie. Il savait qu'il donnera sa propre vie. I on nie upierał się, on nie przyszedł tutaj, by ogłaszać swoją, wiecie, wszystkich postawić po kątach. Il n'est pas venu ici pour faire à sa propre manière. Ale przyszedł, aby oddać swoje życie, aby każdy człowiek miał dostęp do Boga. Mais il est venu pour donner sa vie pour que chaque personne puisse avoir accès à Dieu. I w tym złym świecie. Et dans ce mauvais monde. Przezwyciężył swoim dobrem. Il a vaincu avec le bien. Dlatego też w pierwszym liście do Tesalonicza mamy pewną uwagę do nas, do Kościoła. Et dans la lettre aux Thessaloniciens, nous avons un conseil pour l'Église. Piąty rozdział od 15 do 24. Donc 1 Thessaloniciens 5 à partir du 15. I po raz kolejny czytamy, uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Nous lisons encore une fois, veillez à ce que personne ne rend à l'autrui le mal pour le mal. Ale zawsze starajcie się o to, co jest dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Odpłacajmy dobrem. Payons avec le bien. Ale nie tylko dobrem takim, które przychodzi do mojego życia. Mais pas seulement le bien qui est pour ma vie. Ale dobrem, które błogosławi ludzi, którzy są wokół mnie. Mais le bien qui bénit les gens qui sont autour de moi. I Słowo Boże mówi dla wszystkich. Et la parole dit pour tout le monde. Co to nam pokazuje? Qu'est-ce que ça nous montre? To nam pokazuje, że Kościół powinien być po pierwsze święty. Ça nous montre que l'église doit être sainte. I po drugie, dzielący się dobrem. Et deuxièmement, de partager le bien. Aby ludzie, którzy przyjdą, spotkają się z Kościołem, pour que les gens qui viennent et qui rencontrent l'église, mogli spotkać się z dobrem. Puissent rencontrer le bien. Kto jest dobry? Qui est bon? Tylko Bóg jest dobry. Seulement Dieu est bon. A więc Bóg, który przejawia się przez nasze życie, donc Dieu qui se montre à travers notre vie, jest w naszym życiu, et qui est présent dans notre powoduje, vie, że ludzie, kiedy spotkają się z nami, fait que les gens, quand ils nous rencontrent, będą mieli możliwość spotkania się z dobrym Bogiem. Ils auront la possibilité de rencontrer le Dieu qui est to bon. Nie znaczy, że jesteśmy bogami, ça ne veut pas dire que nous sommes ale Dieu. Słowo Boże mówi, że w miejsce Chrystusa mais la parole de Dieu, c'est à la place de Jésus-Christ. Powołanie. Vous êtes des ambassadeurs. A więc w miejsce Chrystusa, donc à la place de Jésus Christ, wypełniamy Bożą wolę tutaj na tym ziemi. On remplit la volonté de Dieu ici sur la terre. Czy jesteśmy w stanie zmienić całą ziemię? Est-ce que nous sommes capables de changer tout sur la terre? Nie jesteśmy. Czy jesteśmy w stanie zmienić życie całe na ziemi? Capable de changer toute la vie ici sur la terre? Nie. Non. Ale może zmienić życie dla jednej osoby. Mais tu peux changer la vie pour une personne. Przez to, że pozwolisz, że Bóg będzie przejawiał się przez twoje życie. Parce que tu permettras que Dieu puisse se montrer à travers de ta vie. A więc przebywanie z dobrym Bogiem. Donc être dans la présence du Dieu bon. Będzie powodować, że wy będziecie coraz lepsi, będziecie dobrzy. Fera que vous allez être de meilleurs, que vous przy allez czym être też Jezus powiedział w pewnym miejscu, będąc złymi ludźmi, mais également Jésus a dit que en étant des gens mauvais, potraficie dawać dobre rzeczy, robić dobre rzeczy. Vous savez faire de bonnes choses. Żeby nie było Ducha Świętego w naszym życiu, si on n'avait pas l'Esprit Saint dans notre vie, żeby Bóg nie objawił się w naszym życiu, si Dieu ne se montrait pas dans notre vie, to
większość z naszych uczynków, które robimy dzisiaj, byłyby złe. La plupart de ce qu'on fait aujourd'hui, ça serait mauvais. Przez to, że Bóg objawił nam się. C'est parce que Dieu s'est révélé à nous. I pokazał nam. Et il nous a montré. Że to zło jest grzechem. Que ce mal, c'est le péché. Jest oddzieleniem mnie od Boga. Que ça me sépare de Dieu. I przez pokutę przyjście do Pana Boga. Et que c'est à travers de la repentance. Zaczyna się nasze życie zmieniać. Notre vie commence à changer. A więc jeśli chcesz dzisiaj. Donc si aujourd'hui tu veux. Zwalczyć zło, rób to dobrym. Combattre le mal, fais-le par le bien. Zawsze się radujcie, Słowo Boże mówi. Soyez toujours joyeux. I po raz kolejny nieustannie się módlcie. Encore une fois, priez sans cesse. A więc powtarza nam się słowo. Donc la parole se répète. Powtarza nam się bez ustanku się módlcie. La parole dit priez sans cesse. Pamiętamy historię Jezusa i tej wdowy? Módlcie się dniem i nocą, proście. On se rappelle de cette histoire de Jésus, de juge et la veuve, prier sans cesse. Czy dzień i noc nie pokazuje nam nieustanku, nie ma przerwy? Jour et nuit, ça nous montre que c'est sans arrêt. Kochany bracia, na siostro, kochany przyjacielu, mon frère, ma soeur bien-aimée, jeśli chcesz zobaczyć zwycięstwo dzisiaj w swoim życiu, si tu veux voir la victoire dans ta vie aujourd'hui, w dziedzinie swojego domu, swojej rodziny, swojej relacji z Bogiem, z żoną, z dziećmi, dans la domaine de ta maison, de ta famille, ta relation avec Dieu, avec tes enfants, ta to femme. Zmień swoją postawę, zacznij zwalczać zło dobrem. Change ton attitude et commence à vaincre le mal par le bien. Miej radość, która przychodzi do Boga, do twojego serca. Que la joie remplit ton cœur, la joie qui vient de Dieu. A więc nawet jeśli jest trudna sytuacja, nie znaczy, że mam... To jest radość, to nie jest tak, że coś źle się dzieje, chodzę szczęśliwe, ale mam radość, bo wiem, że Bóg może pomóc i odpowiedzieć na tę sytuację. Ce n'est pas que si quelque chose de mauvais arrive, alors moi je continue à rigoler, mais j'ai la joie parce que je sais que Dieu peut m'aider dans cette situation. I to jest ta radość, o której mówi Biblia. Et c'est la joie dont la Bible parle. A więc ja raduję się, bo wierzę, że Bóg jest ponad tym problemem. Donc je suis en joie parce que je sais que Dieu est plus grand que ce problème. Ja raduję się, bo wierzę, że moja nadzieja jest w Bogu. Je suis en joie car je sais que mon espoir est au Dieu. En ja raduję się, bo wierzę, że przyjdzie dzień zwycięstwa w życiu danej osoby. Je suis rempli de joie parce que je sais que un jour il y aura un jour de victoire dans la vie de cette personne. Raduję się, bo wierzę, że przyjdzie wreszcie przemiana do mojego życia, o którą tak wiele się modlę. Je suis rempli de joie parce que je sais que un jour il y aura le changement dans ma vie dont je prie. A więc ta nieustanna modlitwa. Donc cette prière sans cesse powinna być częścią naszego życia. Doit faire partie de notre vie. Za wszystko dziękujmy. Remercier pour tout. A więc bądźmy ludźmi, którzy chodzą w dziękczynieniu. Donc soyons des gens reconnaissants. Wiem, że są na sali nie Polacy. Je sais qu'il y a ici pas seulement le Polonais. Ale chcę wam zdradzić tajemnicę Polaka. Mais je voudrais vous donner un secret des Polonais. Polacy lubią narzekać. Les Polonais aiment bien se plaindre. Nawet jak jest dobrze, to lubimy narzekać. Même quand tout va bien, on aime bien se plaindre. Lubimy postękać. On aime bien. Mamy coś. On a quelque chose. Ale i tak mam, ale. Oui, on a, mais. Ale Słowo Boże mówi, za wszystko dziękujcie. Mais la parole de Dieu dit, remerciez pour tout. Za wszystko dziękujmy. Soyez reconnaissant pour tout. Bogu. A Dieu. Gdyż taka jest wola Boga, Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ par rapport à vous. A więc wolą Bożą jest, abyśmy za wszystko Mu dziękowali. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous soyons reconnaissants pour tout. Nie stękali. Pas se plaindre. Wiecie, najłatwiej jest stękać. Vous savez, c'est facile de se plaindre. Najłatwiej jest narzekać. C'est facile de se plaindre. Najłatwiej jest powiedzieć, mam złą żonę. C'est facile de dire, j'ai une mauvaise femme. Mam złego męża. J'ai un mauvais mari. Mam złą pracę. J'ai un mauvais travail. Mam złych przyjaciół. J'ai de mauvaises connaissances. Mam zły kościół. J'ai une mauvaise église. Bo tutaj śpiewają głośno, głowa rozsadza. Car ils chantent ici très fort. Albo może jest za cicho, w ogóle nie śpiewają. Ou peut-être qu'ils chantent pas assez. Albo nie wiem, o co chodzi, nic się nie dzieje takiego, co by mogło mnie poruszać. Ou y a rien qui se passe, qui pourrait me toucher. I wiecie, narzekanie vous savez, jest tak bardzo plaindre, proste. C'est tellement facile. Ale dziękczynienie jest trudne. Mais la reconnaissance est difficile. Bo wiecie, żeby móc zacząć dziękować, car vous savez, pour pouvoir commencer à remercier, trzeba czasami się przebić parfois il faut traverser przez tego ducha narzekania.
Il faut combattre cet esprit de plainte. Bo to jest coś niewidzialnego, to jest sfera duchowa, którą trzeba przebić. C'est quelque chose d'invisible, c'est spirituel, quelque chose qu'on doit traverser. Bożą wolą jest w naszym życiu, abyśmy chodzili w dziękczynieniu. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est que nous marchons dans la reconnaissance. W dziękczynieniu. Dans la reconnaissance. Kolejny werset mówi: Ducha nie gaście. Le verset suivant qui dit Ducha nie gaście. Ne teniez pas l'esprit. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car la volonté de Dieu pour vous c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. A więc nie powinniśmy gasić Ducha Świętego. Donc on ne doit pas éteindre l'esprit. Wiem. Je sais. Dzisiaj mamy tendencję zwalania wszystko na Ducha. Aujourd'hui, nous avons la tendance de mettre la faute sur l'esprit. Duch mi powiedział, Boże, Bóg mi powiedział, Duch Święty mi powiedział. L'esprit de Dieu m'a dit. A więc kryjemy się ciągle, że Duch Święty mi powiedział. Donc on se cache derrière le Saint-Esprit. Ale jeśli Duch Święty ci powiedział i to nie jest zgodne z tym, co się znajduje w Słowie Bożym. Mais si Saint-Esprit t'a dit quelque chose et c'est pas en accord avec ce qui se trouve dans la parole. To nie wiem, czy to jest Duch Święty. Alors je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint. Duch Święty i Bóg nie mówi nigdy wbrew swojemu słowu. L'Esprit Saint et Dieu ne parlent jamais contre sa parole. To nie jest tak, że on będzie ci coś powie wbrew słowu. Ce n'est pas qu'il te dira quelque chose contre on sa parole. On będzie mówić zgodnie ze słowem. Il dira toujours, il sera toujours en accord avec sa parole. Ale kiedy do nas będzie mówić? Mais quand il va nous parler. I wiemy, że to jest zgodne ze słowem. Et on sait que c'est en accord avec la parole. To naszą postawą powinno być nie gaszenie go w naszym życiu. Alors notre attitude, c'est de ne pas éteindre l'Esprit Saint dans notre vie. A więc nie zagaszajmy Bożego Ducha w naszym życiu. Donc, n'éteignons pas l'Esprit Saint dans notre vie. Kiedy Duch Święty do ciebie mówi, Bóg do ciebie mówi przez swoje słowo. Quand l'Esprit Saint et Dieu te parle à travers de sa parole. Nie lekceważ tego. Ne le méprise pas. I tak samo kolejny werset mówi: proroc nie lekceważ. Et le verset suivant qui dit ne méprisez pas les prophéties. A więc nie lekceważ tego, co przychodzi do twojego życia. Donc, ne méprisez pas ce qui vient dans ta vie. Słowo Boże. La parole de Dieu. Wszystko badajcie. Mais examinez tout. Kierujcie się tym, co szlachetne. Et retenez ce qui est bon. Jak to jest bardzo piękne słowo. C'est une belle parole. Abyśmy byli szlachetnymi ludźmi. Qu'on retient tout ce qui est bon. I tutaj teraz taka uwaga dla nas wszystkich. Et maintenant, un conseil pour nous tous. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Absentez-vous de toute forme de mal. To znaczy, że to jest twoja, moja decyzja. Ça veut dire que c'est ta et la mienne décision. Trzymaj się jak najdalej. Sois loin du mal. W jednym z listów czytamy. Dans une des lettres, nous lisons. Nie chcę grzeszyć, a grzeszę. Je ne veux pas pécher, mais je le fais. Nie chcę tego robić, a jednak moje ciało to robi. Je ne veux pas le faire, mais mon corps le fait. A więc widzimy, że czasami coś się dzieje w nas, że chcielibyśmy być lepsi. Parfois on voit que on voudrait être meilleur. Myślimy, chciałbym być lepszym mężem, lepszą może żoną, lepszym synem, bratem, sługą. On pense, on s'est dit, je voudrais être meilleur mari, femme, frère, serviteur. Może nauczyć się dobrze kierować moim językiem, kiedy rozmawiam z ludźmi, aby ich nie ranić. Ou apprendre à bien diriger ma langue quand je parle avec des gens pour ne pas blesser les gens. Może ustać w miejscu, aby być dla nich błogosławieństwem. Et d'être la bénédiction pour ces gens. A jednak nie zawsze mi się to udaje. Mais je n'arrive pas toujours. Czasami mi nam się nie udaje. Parfois on n'arrive pas. Dlatego, że dopuszczamy zło do naszego życia. Parce que on permet le mal dans notre bo wiemy, vie. Że coś jest złego. Car on sait que quelque chose est idziemy mal, na kompromis z daną sytuacją. Et on fait comme de compromis. I wiecie, kiedy wejdziemy w kompromisy, quand on rentre dans un compromis, to one nas pociągną bardzo daleko. Ça va nous tirer très loin. Czasami niektórzy zaczynają. Parfois quelqu'un peut commencer. Ktoś został uzdrowiony, uwolniony od na przykład alkoholu. Des gens qui ont été guéris, libérés par exemple de l'alcool. Zrozumcie mnie źle, nie chcę powiedzieć, że alkohol jest bardzo zły i koniec. Ne me comprenez pas mal, je vais pas dire que l'alcool est mauvais et point. Ale kompromis, wiecie, ktoś został uwolniony, modlił się, chodził, jego rodzina cierpiała, dzieci cierpiały, bo chodził w takim duchu alkoholizmu. Mais le compromis, vous savez, quelqu'un qui a été guéri et sa famille était blessée, ses enfants parce qu'il marchait dans cet esprit de l'alcool. I równie dobrze mogłoby być to coś innego. Et ça peut être quelque chose d'autre également.
Ale w pewnym momencie mówi, ale przecież mi nic się nie stanie. Et puis il s'est dit, mais rien va t'arriver. Jeden kieliszek czy jedne piwo, nic mi się nie stanie. Juste un verre ou une bière, ça va rien changer. Wiecie, przychodzi taki moment w życiu człowieka, że wiemy, że to już jest granica, której nie można przekroczyć. Il y a un moment qui arrive dans la vie de gens où on sait que c'est la frontière qu'on ne peut pas dépasser. Ale jednak przekraczamy. Mais on dépasse quand même. I wtedy nasze życie całkowicie jest zrujnowane. Et c'est à ce moment-là que notre vie est ruinée. Dlatego podążanie za Bogiem jest postawą uświęcenia się. C'est pour ça, suivre Dieu, c'est une attitude où on se sanctifie. Jest przeciwstawianiu się złu. C'est se mettre contre le mal. Walczenie dobrem przeciw złu. Vaincre contre le mal avec le bien. Stawaniem w miejscu Bożej sprawiedliwości. Et d'être dans le lieu où il y a la justice de Dieu. Nie naszej sprawiedliwości, pas notre justice, ale Bożej sprawiedliwości. Mais la justice de Dieu. Ta kobieta przyszła do sędziego. Cette veuve est venue vers le juge. Powiedziała, że on ją ochroni. Et parce qu'elle savait que c'est lui qui va la protéger. I ona nie przyszła do niego, żeby powiedzieć, co on ma zrobić. Elle est pas venue vers lui pour lui dire ce qu'il doit faire. Ale przyszła do niego i zdała się całkowicie na niego. Mais elle est venue vers lui et elle s'est abandonnée à lui. I taką postawę powinniśmy mieć my. Et c'est cette attitude qu'on doit avoir. Że kiedy przychodzimy do Boga, quand on vient vers Dieu, to nie przychodzimy do niego, żeby mu mówić, jak on ma robić w naszym życiu. On ne vient pas pour lui dire ce qu'il doit faire dans notre vie. Ale przychodzimy do niego, bo wiemy, że to, co on zrobi, jest dobre. Car on vient vers lui parce qu'on sait ce qu'il va faire sera bon. I zbliżając się do końca. Et en arrivant vers la fin. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Que Dieu de la paix vous sanctifie. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będzie zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Que Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. I Słowo Boże mówi, ten, który was powołuje, jest wierny. Et puis la parole dit, c'est lui qui vous a appelé et fidèle. On też tego dokona. C'est aussi lui qui le fera. Bóg jest Bogiem wiernym. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Jeśli dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, si nous sommes ici aujourd'hui, to nie jest przypadek. Ce n'est pas un hasard. To znaczy, że Bóg ma plan dla twojego życia. Ça veut dire que Dieu a un plan pour ta vie. Może dzisiaj bijesz się właśnie z różnymi sytuacjami trudnymi w swoim życiu. Peut-être que aujourd'hui tu as un combat avec des situations difficiles dans ta vie. Może dzisiaj stajesz w miejscu, że czujesz czasami mur, że nic się nie dzieje, wołasz, krzyczysz i nic nie ma. Peut-être que aujourd'hui tu es dans un endroit où tu vois un mur, tu cries, tu pries et il y a rien qui change. Jest taka pieśń, która mówi, dzisiaj składam swoje życie u twoich stóp. Il y a un chant qui dit aujourd'hui je mets ma vie devant tes pieds. A więc to, co mam dzisiaj, Panie, składam przed tobą. Donc ce que j'ai aujourd'hui, Seigneur, je le donne à toi. Czy dzisiaj jesteśmy gotowi poddać naszą własną dumę? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à donner notre orgueil? Czy dzisiaj jesteśmy gotowi poddać nasz własny trud? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner tous nos efforts? Czy dzisiaj jesteśmy gotowi oddać nasze całe życie? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à abandonner toute notre vie? Dla Pana Jezusa Chrystusa. À Jésus-Christ. Wiecie, czasami jesteśmy otoczeni różną tradycją. Vous savez, parfois on est entouré par la tradition. Czasami jesteśmy otoczeni jakimś schematem religii, parfois il y a des schémas de religion, które w ogóle nie działają, qui ne marche pas, które powoduje, że jesteśmy tak umęczeni, qui font qu'on est tellement fatigué, że kiedy słyszymy słowo Bóg, to już nam się odechciewa. Quand on entend le mot Dieu, on n'en peut plus. Bo wiele razy widzieliśmy, car souvent on a vu, wiele razy słyszeliśmy, souvent on a entendu, ludzie, którzy wyznawają Boga, les gens qui parlent de Dieu, modlą się o Bogu, do Boga, qui prie à Dieu, a jednak Bóg im nie odpowiada. Mais Dieu ne répond pas. A więc robią coś, co nie ma rezultatów. Donc ils font quelque chose qui n'apporte pas de résultats. Jeśli chcemy dzisiaj osiągnąć zwycięstwo, si aujourd'hui nous voulons voir la victoire, to jedyne miejsce, le seul endroit, jedyną gwarancją naszego bezpieczeństwa, la seule garantie de notre sécurité, jest położenie naszego życia w Bogu. C'est de mettre notre vie en Dieu. To jest jedyne miejsce. C'est le seul endroit. Jedyna gwarancja. La seule garantie.
Bo kiedy nasze życie będzie w Bogu, car quand notre vie sera placée en Dieu, to On sam będzie walczył za nas. C'est lui même qui va combattre pour nous. To On sam będzie walczył w Twojej sprawie. C'est lui même qui va combattre pour tes affaires. On sam będzie stawał i chronił Ciebie. C'est lui qui va te protéger. I dlatego też wiele razy mówi do nas, et c'est pour ça plusieurs fois il nous dit, że kiedy mi cośkolwiek oddałeś, m'a donné quelque chose, nie zabieraj to z moich rąk. Ne le reprends plus. Nie próbuj walczyć złem za zło. N'essaye pas de vaincre le mal avec le mal. Ale zwalczaj zło dobrem. Mais vaincre, tu peux vaincre le mal par le bien. I tak bien. Jest nasze powołanie Kościele. Et c'est notre appel, l'Église. Aby zwalczać zło dobrem. De vaincre le mal aby par kochać le bien. Tych, których nikt nie chce kochać. De aimer ceux que personne aime. Aby szanować ludzi. De respecter les gens. Aby modlić się o ludzi. De prier pour les gens. Aby modlić się, błogosławić. De prier et de bénir les gens. I aby być błogosławieństwem. Et d'être la bénédiction. Pamiętajcie Kościele. C'est l'église, souvenez-vous. Tam, gdzie jesteście. Là où vous êtes. Tam jest Bóg. Là il y a Dieu. I człowiek zawsze może się z Nim spotkać przez Twoje życie. Et l'homme peut toujours rencontrer Dieu à travers de ta vie. Za każdym razem. À chaque fois. Nasza siostra powiedziała coś takiego. Notre sœur a dit. Nie wiem, co będzie jutro. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Nie wiem, jak będzie jutro. Je ne sais pas. Kochana siostro, jutro będzie dobrze, bo Bóg jest z tobą. Ma soeur bien-aimée, demain sera bon. Dieu jest przy tobie. Dieu est avec toi. Kiedy Bóg jest z nami, et quand Dieu est avec nous, któż może być przeciwko nam? Qui peut être contre nous? Nic nie zdoła mnie odłączyć od miłości Chrystusa. Y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Nieważne, czy to, co to jest, czy to jest choroba, cokolwiek to jest. Peu importe ce que c'est, si c'est une maladie ou autre chose. Podczas II wojny światowej pendant la deuxième guerre mondiale, wprowadzono grupę Żydów do komory śmierci. Ils ont fait rentrer un groupe de Juifs dans la chambre de mort. I tam był wśród tych ludzi, byli wszyscy goli, nadzy, zmęczeni. Ils étaient tous nus et ils étaient fatigués. Były tam dzieci, były kobiety, były ludzie starsi, młodsi, mężczyźni. Il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des personnes âgées. I był tam starszy rabin. Et il y avait là-bas un ancien rabbin. I kiedy wszyscy mocno krzyczeli, et quand tout le monde a crié fort, to on krzyczał, il criait z całych swoich sił, de toutes ses forces, niech będzie wywyższony Bóg Izraela. Que le Dieu d'Israël soit élevé. Niech będzie wywyższony Bóg Izraela. Que le Dieu d'Israël soit élevé. Nawet w obliczu śmierci, même face à la mort, jego wnętrze, son intérieur, jego serce, son cœur. Ta pełnia Bożej obecności. La présence de Dieu. Nie, otoczenie nie zagasiło tego. Les circonstances ne l'ont pas éteint. Miejmy taką postawę Kościoła. Ayons cette attitude d'église. Postawę wdzięczności. Cette attitude de reconnaissance. Bo Bóg, potężny Bóg. Car le Dieu tout puissant. Jest żywy i prawdziwy. Il est vivant et il est vrai. I zaśpiewamy pieśń. Et nous allons chanter. Dzisiaj składam u Twych stóp. Aujourd'hui, Seigneur, je me devant tes pieds. I podczas tej pieśni. Et pendant ces chants. Chcemy się również pomodlić. Nous voulons prier également. Abyśmy byli ludźmi zwycięstwa. Que nous soyons des vainqueurs. Nie małej ceny. Pas la victoire à petit prix. Nie kolanami innych ludzi. Pas avec le genou des autres personnes. Ale żebyśmy byli zwycięstwa tak jak Bóg tego chce. Mais que nous soyons des vainqueurs comme Dieu le veut.